Chwała Bogu. Ja krótkie świadectwo. Trochę mnie nie było tutaj. Byłem w Londynie. Trafiłem do społeczności polskiej. W takim czasie trafiłem, gdzie zbór był po rozpadzie. Zostało dosłownie kilka osób w tym zborze. Pojechałem. Myślałem być miesiąc. A wyszło 11 miesięcy, ale jak widziałem potrzebę tam w tym zborze, no to powiedziałem dla Boga: Boże, jeśli jestem potrzebny, to uczyń tak, abym tu się zatrzymał na tyle, ile trzeba. I takie krótkie świadectwo. Staraliśmy się tam robić grupki domowe, jakieś nauczanie. Pastor tego zboru pochodzi z Legnicy. Był swego czasu alkoholikiem, został uwolniony. Powiedział w ten sposób, że jego skłoniło do tego wypowiedź lekarza, który prowadził jego w tak jakby leczeniu z alkoholizmu, i powiedział jemu lekarz na koniec tej terapii, że my jako lekarze zrobiliśmy wszystko, więcej nie umiemy zrobić, bo my możemy tylko nauczyć człowieka żyć z tym, że jesteś alkoholikiem, żeby tego sobie jakoś zaradzić. I mówi: jeśli coś ktoś może, to tylko siła wyższa. I mówi: uczepiłem się tego słowa, siła wyższa. Mówi: ja byłem niewierzący. Ja nie wiedziałem, co to jest siła wyższa. Ja zacząłem szukać, mówi, kościołów, chodzić, mówi, do kościoła katolickiego, bo mówi, ja wywodziłem się z katolickiego kościoła, zacząłem chodzić i mówi, nie znalazłem tam, mówi, żadnej siły wyższej. Zacząłem szukać innych społeczności i mówi, i znalazłem zbór zielonoświątkowy, gdzie zaproszono mnie i mówi, zacząłem odzyskiwać wiarę w to, że Bóg jest faktycznie, że jest jakaś siła wyższa. I mówi, chodząc przez 3 lata do zboru, byłem w takim stanie, że mówi, alkohol jakoś, mówi, na siłę i tak jak mnie nauczono, starałem się odrzucić. Natomiast palenia papierosów, mówi, nie umiałem odrzucić. Idąc na nabożeństwo, mówi, spalałem szybko 2 papierosy i wychodząc z nabożeństwa, szybko za budynek i spalałem znowu 2 papierosy. I wreszcie powiedziałem dla Boga, mówi, tak, Boże, ja sam nie potrafię tego zrobić. Jeśli chcesz i możesz mnie uwolnić, uwolnij. I mówi, przyszedłem na nabożeństwo, tak jak zawsze. Mówi, wchodzę do budynku, do zboru. I mówi, trochę się spóźniłem, zaczynało się nabożeństwo, zaczynała się modlitwa. I mówi, pastor tego zboru powiedział, teraz może na początek pomodlimy się o tych, którzy chcą uwolnienia. Mówi, może od papierosów, może od alkoholu. I mówi, pomodlili się cały zbór. Mówi, nic nie spadło na mnie, nic nie zagrzmiało, ale mówi, wyszedłem z nabożeństwa, poszedłem do domu i mówi, wieczorem przypomniałem, że ja dzisiaj jeszcze nie paliłem. I mówi, tak odbyło się uwolnienie moje. I mówi, teraz ja wiem, co to znaczy być zniewolonym. Mówi, ja dziękuję Bogu, bo
moja cała rodzina, mówi, rozpadła się przez mój alkoholizm. A teraz, mówi, jestem wolny i, mówi, staram się pomagać takim, którzy są uzależnieni. I będąc tam, sporo osób, bo to jest zbór taki przejściowy, ja mówię turystyczny, bo przyjeżdżają ludzie do pracy, znajdują społeczność tą polską właśnie, przychodzą, ale nikt nie wie, skąd oni przychodzą, w jakim stanie duchowym oni są, jak oni byli nauczeni i każdy przychodzi i wnosi swoje. A więc dziękujmy Bogu za zbór taki, jaki mamy tutaj, bo to jest duże błogosławieństwo, gdzie jest prawidłowe nauczanie. Tam z tym prawidłowym nauczaniem, wierzcie czy nie wierzcie, ale jest bardzo ciężka sprawa. Przypadek taki, jeszcze parę minut mogę. Przypadek taki, gdzie tutaj dzwoniłem, pisałem do Samuela, że jest osoba potrzebująca uwolnienia. Zaczął przychodzić na nabożeństwo młody chłopak. Był jakoby tak zachęcony i zachwycony, jak my go przyjęliśmy tam. Po prostu w miłości Bożej. Ale problem był taki, że on pił, on palił i nie potrafił z tego otrząsnąć się. Widział, że zbór, miejsce, gdzie chodzi, że jemu daje jakiś impuls do tego, że miło przyjmują, miło się odnoszą do niego, ale nie wiedział, jak zrobić, żeby samemu takim być. I im więcej rozmawialiśmy na tematy Słowa Bożego z nim, w nocy on nie mógł spać, jego coś budziło, jego coś straszyło i doszedł do tego stopnia, gdzie dostał drgawek, wezwano pogotowie, zabrano go do zakładu psychiatrycznego i tam stwierdzono, że on nie powinien z ludźmi wierzącymi spotykać się, dlatego że to jego tak jakby nerwy pobudza i on nie potrafi. Ja rozumiem, że ludzie świeccy nie wiedzą, co to jest osoba uzależniona, co to jest osoba, która ma ducha nieczystego. I podtrzymali go 2 tygodnie, nafaszerowali go różnymi tam środkami odurzającymi, takimi, których po prostu, on mówi, już później mówił tak, ja nie wiedziałem, gdzie ja jestem, co ja robię, na niczym nie zależało. Po prostu. Ale jak on trafił do psychiatryka, to ja właśnie pisałem do Samuela o modlitwę. Tam sami modliliśmy się, często się zbieraliśmy, bo było w niedzielę jedno nabożeństwo w ciągu tygodnia. 3 grupki domowe były. Później zrobiliśmy grupę w zborze wieczorną, codzienną. Codziennie wieczorem zbieraliśmy się na modlitwę. Po 2 tygodniach wyszedł, trafił do domu i cały czas o niego były modlitwy. Po 3 tygodniach przyszedł znowu na nabożeństwo i dzięki Bogu nikt nad nim nie stał, nikt jego nie trzymał, nikt nie wkładał na jego rąk, a Bóg go uwolnił. Ja widzę, jak tam będąc, widziałem,
jak Bóg potrafi człowieka przyprowadzić i to z takiego uzależnienia głębokiego, ale też widziałem, jak diabeł protestuje przeciwko temu. Jak wnosi swoje nauki, jak chce, aby człowiek przychodzący do zboru, aby miał swoje, nie Boże, a swoje. Spotkałem się nawet z taką wypowiedzią, gdzie mówi, a ja nie czytam Słowa Bożego. Ja mówię, a jesz codziennie? No tak. A ja mówię, to ty swoje ciało karmisz, a duszę? Ja mówię, a dusza głodna jest. Mówię, a więc jak ty możesz żyć duchowo, jeśli twoja dusza martwa jest? Jeśli nie czytasz Słowa Bożego, dusza umiera. Mówię, cieleśnie żyjesz, cieleśnie myślisz. I mówi, to co, ja jestem niewierzący? A ja mówię, ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, czy jesteś wierzący, czy niewierzący. Tylko ja ci mówię, że jeśli nie będziesz karmił ducha Słowem Bożym, mówię, to on nie będzie w tobie żył. A więc zastanów się, czy jesteś z Duchem Bożym, czy jesteś tylko ciałem. No także tylko tyle chciałbym powiedzieć, mając na uwadze ten zbór, który w Londynie, w którym byłem. No dzięki Bogu teraz to już jest taka społeczność około 20 osób, bo tam było, jak zajechałem, to było 8 osób. Jest około 20 osób takich, którzy chcą służyć Bogu. Niektórzy mówili, że chodzili do zboru dlatego, że kolega, koleżanka przychodzili i chcieli się zobaczyć. Teraz mówią, wiemy, dlaczego trzeba chodzić do zboru. I chciałbym, żeby za to podziękować Bogu. Pomódlmy się.